Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym troszeczkę o cierpieniu powiedzieć. Tutaj sobie tak troszeczkę zanotowałem. Każde cierpienie powinniśmy łączyć z Bogiem. To znaczy zaprosić Boga właśnie w tej najtrudniejszej chwili do naszego serca i ofiarować Jemu nasze cierpienia. Cierpienie jest krzyżem naszym, dlatego połączenie cierpienia z Bogiem jest wyrazem wiary i zaufania Bogu i przede wszystkim zbliżeniem się do Boga, który pomaga nam dźwigać nasze krzyże, umacnia nas w tym i wspiera. No i tutaj z Ewangelii Świętego Mateusza 11:25-30. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Każdy cierpiący może oddać Bogu swoje cierpienie i połączyć je z Nim, bez względu na to, czy jest wierzącym, czy niewierzącym. I to jest takie też moje doświadczenie, dlatego mówię, że każdy, że nawet jeżeli jest osoba niewierząca, nie, a może jakaś druga osoba mu podpowiedzieć, aby to cierpienie po prostu, które tam go dotyka, oddał to Bogu, przykładowo za siebie, połączył z Bogiem lub też za inne osoby, nie? I ja tutaj miałem taką sytuację, że poznałem kiedyś nad morzem pewnego człowieka. On był bardzo chory i bardzo cierpiący. I jakby wymieniliśmy kontakty telefoniczne i po jakimś dłuższym czasie, nie pamiętam po ilu to było, ale przyszła mi taka myśl, żeby zadzwonić do niego i powiedzieć mu właśnie, żeby to swoje cierpienie ofiarował Bogu dokładnie za siebie. Nie? No i zadzwoniłem. No i powiedziałem mu to i jakby od niego usłyszałem coś, czego się nie spodziewałem, czyli on mi za to podziękował. Dokładnie mi powiedział tak: dziękuję ci, Irek, za to, że mi to powiedziałeś. Nie? Czyli to było ważne, dlatego dzisiaj właśnie mi się to przypomniało, mi się przypomniała ta sytuacja i dlatego dzielę się po prostu tym, aby móc tutaj właśnie w tym filmie dotrzeć do jak największej liczby osób, nie? Że jeżeli, tak jak już powiedziałem, cierpimy i dotyka nas jakiekolwiek cierpienie, to czy jesteśmy wierzący, czy jesteśmy przy Kościele, czy nie jesteśmy też przy Kościele, to cierpienie zawsze możemy, powinniśmy nawet, nie, połączyć po prostu z Bogiem.